Kochani, dawno temu odkryłem, że wdzięczność zmienia człowieka. Wdzięczność to jest taka emocja, że ja dziękuję światu, losowi, Bogu, Mojże. Dziękuję za to, co jest, za to, co się stało, za to, jak ten świat wygląda lub za to, jak wygląda moje życie. I ta wdzięczność, uwaga, zmienia strukturę mózgu. Co to znaczy, że zmienia strukturę mózgu? Że jeżeli ja jestem wdzięczny komuś, czemuś, to zachwyt, którym obdarowuję, ten zachwyt w moich neuronach lustrzanych powoduje odbicie identycznej emocji w mojej wewnętrznej osobowości, wszystko jedno, jak ją nazwiemy. Może to być nadświadomość, może być to nieświadomość, ale istnieje coś takiego, naukowcy to udowodnią niedługo, że jeżeli podchodzisz z wdzięcznością do dnia codziennego, podchodzisz z wdzięcznością do słońca, które świeci, do kałuży, którą wdepnąłeś, wszystko jedno, wszedłeś, to ta emocja zmienia twoją strukturę mózgu. Jeżeli skupiamy się na czymś pozytywnym, to myślimy o czymś pozytywnym. To już jest udowodnione. Ale twierdzę, że wdzięczność jest to taki stan zachwytu i zadowolenia. On zmienia również funkcjonowanie naszych mózgów. I dlatego niezależnie od tego, jak jest po drugiej stronie ekranu, jestem ci wdzięczny, że mnie oglądasz. I dlatego, niezależnie jak jest po tamtej stronie ekranu i w jaki sposób jestem postrzegany, ja bardzo często dziękuję, nawet w sytuacjach, gdyby się wydawało, że bez powodu. I również uczę ludzi dziękować, ponieważ każde podziękowanie, każda wdzięczność poprawia strukturę mózgu i sposób myślenia człowieka. Poprawia również nastrój, poprawia również poczucie szczęścia. Nie wspomnę już nawet o poczuciu wartości. Pozdrawiam od mojego przyjaciela Radagasta.